Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Ania Cyklińska, psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, autorka przewodnika po emocjach i popularyzatorka wiedzy o psychologii, czyli mogę powiedzieć, psychoedukatorka. Tak. <grym> Dzięki za zaproszenie przede wszystkim. Jest mi bardzo miło, że przyszłaś do studia. Obserwuję, myślę, wiele z nas obserwuje mhm. to, jak przeróżne zjawiska czy terminy psychologiczne trafiają do tak zwanego mainstreamu, co z jednej strony jest super, mhm. ale jednocześnie, przez to, że stają się bardziej popularne i masowe, są często nieco spłycane czy mhm. upraszczane. I Albo nieumiejętnie nie opowiadane, przekazywane dalej, nie? Tak, i właśnie lubię raz na jakiś czas brać niektóre z tych rzeczy, zjawisk pod lupę, żeby właśnie z ekspertami mhm. przypomnieć sobie, jakie są założenia danej teorii, czy danego zjawiska, mhm. czy danych mechanizmów. I dlatego może zanim przejdziemy do takich konkretów, jestem ciekawa, jak ty z punktu widzenia bycia psycholożką zapatrujesz się na to, że rzeczywiście pewne hasła są tak, aż za mocno popularyzowane, aż za bardzo mhm. kulturowe. Czy oceniasz to krytycznie, czy mimo wszystko jest to dobre no bo to nadal mhm. psychoedukacja i popularyzacja wiedzy. To jest faktycznie teraz taki gorący temat, bo w social media to wszystko podbijają, nie? Natomiast tak naprawdę temat jest obecny od końca XX wieku i pierwsze publikacje na temat kultury terapeutycznej, czyli właśnie tego, jak te słowa, różne znaczenia z języka psychoterapii, jeszcze wtedy też psychoterapii bardziej tej psychodynamicznej, zostawały tak właśnie zaabsorbowane do jakiegoś codziennego życia, do takiego właśnie tłumaczenia sobie jakichś mechanizmów. I tu pionierką była Ewa Ilus na przykład, taka socjolożka i później to wszystko oczywiście ewoluowało w coraz to bardziej aktualne i technologicznie też zaawansowane kwestie. No i fast forward jesteśmy teraz w dobie Instagrama, gdzie tak naprawdę każdy może założyć sobie jakieś konto na Instagramie i popolaryzować tą wiedzę. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta osoba ma wykształcenie, czy ma kompetencje, żeby to robić. I czasami są to osoby, które doświadczają różnych trudności psychicznych, różnych zaburzeń. Na przykład to jest ich proces zdrowienia, i chcą się dzielić jakimiś swoimi przeżyciami, ale mogą robić to właśnie no nie do końca jednak profesjonalnie i trochę przez własny filtr przepuszczać pewne kwestie, pewne pojęcia, pewne nie wiem, definicje nawet. I ktoś to później odbiera jako fakt. Po prostu nie, nas też w szkole się nawet nie uczy odróżniania faktów od opinii, mhm. sprawdzania w ogóle tych faktów, wydarzeń. Więc później szczególnie młode osoby myślę, że są podatne na ten wpływ i i mogą bardzo chłonąć ten cały przekaz. To też gdzieś obserwuję bardzo na takim gruncie właśnie ciało pozytywności, czy takiego pop feminizmu, czy właśnie takiego takiej pop psychologii, która mówi o tym właśnie, że możesz wszystko, że to ty jesteś najważniejsza, to twoje granice są najważniejsze, to twoje potrzeby są najważniejsze. I to prowadzi po prostu do indywidualizacji naszej kultury i tak jak w Stanach, to już miało miejsce trochę wcześniej, tak teraz w Europie ta kultura nie była aż tak indywidualistyczna, ale jednak mamy to nastawienie na ja, nie, że ja jestem teraz najważniejsza, bo to jest self-care, więc to jest dbanie o mnie, a nie o moje relacje na przykład, nie? Więc takim głównym zarzutem i z czym ja się bardzo zgadzam, to jest to, że, że nasze relacje na tym mogą cierpieć, bo po prostu skupiamy się nie na. Um, Naszym właśnie połączeniu z innymi, tylko na własnym dobrobycie. No a to izoluje nas od innych, a to relacje są w zasadzie takim najbardziej leczącym czynnikiem, takim utrzymującym naszą właśnie rezyliencję, nasz dobrostan i to pokazują badania podłużne, czyli takie na przykład prowadzone przez 100 ponad lat. Nie? Więc, więc tak, temat jest bardzo aktywny i mam bardzo dużo przemyśleń na jego temat tak ogólnie. Ja bardzo chętnie pociągnę ten wątek relacji, ale tak też myślę sobie, że my czasem zapominamy, że nasze doświadczenia własne, pomimo że są oczywiście bardzo pouczające i mogą mm. zainspirować wiele osób, nie są też dowodem naukowym, oczywiście. nie są uniwersalne i to jest trochę taka strona, mm. w którą może poszliśmy, ale też jestem no ciekawa. taki dowód anegdotyczny często. Tak, nie? tak, tak. Ale właśnie jestem ciekawa, czy też obserwujesz, na przykład wśród odbiorców, że zaczynają oni, nie wiem, czy nudzić to jest dobre słowo, ale może zniechęcać się do tego ciągłego pogłębiania wiedzy psychologicznej, mhm. że, że był tak silny pik w ostatnich latach tak, zainteresowania tak. różnymi poradnikami, czy wszelkiego mhm. rodzaju, właśnie self-helpowymi narzędziami, czy, czy, mhm. czy różnymi treściami, że czujesz, że to się może trochę wyciszyć, że my zaczynamy myśleć sobie: Dobra, no ile można słuchać tej teorii, wróćmy do życia. Tak, i ja też jako popularyzatorka wiedzy, tak jak mnie przedstawiłaś, też dostawałam takie sygnały od na przykład słuchaczy podcastu Można Zwariować, który współprowadzę, że na przykład robiłyśmy taką, takie odcinki z Cleo, moją współprowadzącą na przykład o higienie snu, później właśnie o rutynach, o rytuałach, o kilku takich aspektach, które no, są uważane za podstawę mhm. dobrostanu, ale dostawałyśmy takie komentarze, że... Kto ma na to czas, nie? Tam jeszcze była aktywność fizyczna na przykład. Że w ogóle jak to wszystko pogodzić w tych 24 godzinach, że, że ludzie, którzy faktycznie gdzieś pracują na etat, dojeżdżają do tej pracy, albo jeszcze mają dzieci, albo jakieś inne obowiązki, często fizycznie nie mają kiedy nawet wpleść tych wszystkich rytuałów, bullet żurnali, planerów i tak dalej. Bo ledwo starcza im czasu na te najważniejsze, takie no, codzienne rutyny. Nie? I można myśleć, że dostać takiej frustracji od tego, co jest też no, zrozumiałą emocją w tym przypadku, że tutaj wszyscy mówią o, o tym dbaniu o siebie, ale w zasadzie to jak ja mam to zrobić, jakie ja nie mam na to zasobów i czasu? Nie? Że, że to tak. jest takie łatwo chyba się w tym momencie już na, tak na to sfrustrować, że o matko, tylko kolejna rzecz, którą ktoś mi każe robić. Tak, a ja lubię też wartać do tego wątku, dlatego że my często zapominamy o tym, że czasami to, czego najbardziej potrzebujemy, to właśnie nic nie zrobić, mm -hmm. a nie dołożyć sobie kolejną praktykę. Tak jak mówisz o tym, co dzieje się w, po psychologii i jak to rzutuje na relacje, to to przychodzi mi do głowy i to, co mnie najbardziej ciekawi dzisiaj, to jest kwestia... Stawianie granic. I uśmiecham się, dlatego że kiedy <noise> słyszeliśmy o tym parę lat temu, to mogło być dla nas odkrywcze, że rzeczywiście to stawianie granic jest mm -hmm. ważne, że może tego nie umiemy robić, że może to mogłoby nam ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie i w, w relacjach mm -hmm. wszelakich. Ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że to stawianie granic stało się właśnie takim hasłem: wszystko i nic. I zastanawiam się, czy my te granice umiemy stawiać, czy my. Czasami nie idziemy za daleko w stronę, no, właśnie mhm. stawiania murów, bo przecież mam prawo myśleć tak, czuć się tak i nic sobie do tego. Jak to jest z tymi granicami? Mhm. Czy ty widzisz, że my sobie z nimi umiemy poradzić? Wyciągnęliśmy jakąś lekcję z tej, z tej wiedzy, która jest nam przekazywana w świecie psychologii? No, właśnie myślę sobie, że jeśli mamy tą wiedzę w umiejętny sposób przekazaną, na przykład, ja na studiach miałam trening asertywności, który trwał cały semestr, był, mm. były to zajęcia warsztatowe. Oczywiście studiowałam psychologię, więc to naturalne, że miałam takie zajęcia. Nie na każdych studiach czy nie w każdej tak szkole coś takiego zaznaczyć. jest. I wiesz, jakby poświęcając daną ilość czasu rozciągniętą, tak i, i też taki właśnie, to był, to był jednak trening, my ćwiczyliśmy te komunikaty, odmawianie, proszenie i tak dalej. Łatwiej jest zrozumieć, jakby sedno i też cel, na przykład tej asertywności czy stawiania granic. Nie? Natomiast, jeśli ktoś czyta na ten temat artykuł, tekst, i on właśnie jeszcze jest taki zrobiony jako chwytliwy, popularny, gdzieś tam zasięgowy na Instagramie, na Pinterestie, gdzieś, no to łatwo ten, ten komunikat zniekształcić. Tak, że później ktoś może właśnie dojść do, do takiego poczucia okej. Okay, ta influencerka mówi o stawianiu granic. Tutaj w tym podcaście też słyszałam o stawianiu granic. I tu, i tu. To ja po prostu teraz muszę stawiać te granice i muszę postawić siebie na pierwszym miejscu. No i pewnie dla niektórych osób to będzie pomocne i będzie jakoś odkrywcze. I osoby, które są na przykład bardzo uległe i nauczyły się, że zawsze trzeba wszystkim pomagać i że zawsze trzeba wszystkim wspierać i nie można odmawiać, bo na przykład rodzice też tak mogą nas kształtować, nie? Że, że to nie jest. Miłe, czy to nie jest grzeczne, jeśli na przykład odmówisz komuś, postawisz granicę, nie zgodzisz się na coś. Nie wypada. Nie wypada, tak <grym> ulubione. E, więc jakby dla takich osób to będzie skuteczne, pomocne, ale jeśli ktoś względnie te granice stawia w swoim życiu, ale dowie się, że. To jest w ogóle świetna rzecz, i trzeba tego robić jak najwięcej. No to możemy dojść do momentu, w którym ktoś po prostu właśnie się e, zamurowuje, tak jak powiedziałaś, i, i nie dopuszcza już po prostu nikogo do siebie i, i jakby chowa się ze swoimi emocjami, ze swoimi przeżyciami. E, I Trochę tutaj może tak tylko zaznaczę, że, że ten temat jeszcze mi się kojarzy z takim e, terminem spiritual bypassing, mm. czyli osoby, które bardzo idą w kierunku mm, albo ezoteryki, albo mm, jakichś doświadczeń psychodelicznych, e, też potrafią pójść właśnie w taki niby bardzo otwarty mm, sposób bycia, ale też bardzo zamurowany i nie dopuszczający tam jakiegoś sprzeciwu, nie? Czy jakiejś dygresji. A powiedz mi, jak w takim razie Zrozumieć albo nauczyć się siebie na tyle, żeby wiedzieć, że okej, okay, tutaj stawiam granice, ale tutaj już buduję mur, mhm. bo to wydaje mi się być tak indywidualne i trudne. Mhm. No, najpierw myślę, że warto się zastanowić, jak w ogóle, jak to robimy na co dzień, nie? jak często odmawiamy, albo jak często właśnie ulegamy. Yy, I myślę sobie, że no tak. Ilościowo można to oszacować, ale też pod kątem takim jakościowym na zasadzie, czy odmawiam, nie wiem, pani w sklepie, która mi sugeruje, żeby kupić inny produkt przy kasie, bo dla niektórych to już może być niezręczne, czy odmawiam na przykład szefowi zostania po godzinach i wykonania jakiegoś zadania, nie? Więc takie sprawdzenie najpierw ze sobą samym albo z pomocą specjalisty, jak mam, czy faktycznie jest tak, że. Może jestem przemęczona, sfrustrowana, bo cały czas na wszystko się zgadzam i nie potrafię postawić tej granicy. E, czy może jest tak, że tylko w jakichś trudnych sytuacjach jest to właśnie takich ważnych, tak typu praca, relacje bliskie, przyjacielskie, jest to dla nas trudne? E, i też to, co warto rozważyć w przypadku granic, to jest takie drugie spektrum, czyli nasza samoocena, czy też nasze poczucie wartości, ponieważ zazwyczaj, jeśli to poczucie własnej wartości nie jest zdrowe, to nie musi być koniecznie niskie, bo, bo też zbyt wysokie poczucie własnej wartości czy samoocena mm, też nie są jakby tutaj zdrowym wymiarem, bo wtedy e, no, też czujemy, że coś jest nie tak jednak z taką osobą. Mm. Więc jeśli mamy to zdrowe poczucie własnej wartości, to my wiemy, że jeśli komuś odmówimy, to nie odejmie nam tej wartości. Nie? Że, jakby ja jestem okej okay z tym, że mogę komuś odmówić, albo że mogę postawić tę granicę, nie zgodzić się na coś i nie naruszam siebie. Osoby, które mają. Niską samoocenę zaniżoną, będą czuły, jakby po prostu oddawały część siebie, jakby jeszcze coś traciły, jakby po prostu stawały się jeszcze mniejsze, jeszcze bardziej poświęcały się dla innych. E, więc też następuje takie sprzężenie zwrotne, że, że za każdym razem w zasadzie to utrwalamy to samo zachowanie. Nie? Czyli jakby unikanie tego stawiania granic będzie nas warunkowało do tego, że jeszcze częściej będziemy po prostu nie stawiali granic. Jeżeli my nie potrafimy stawiać tych granic, nie do końca rozumiemy dlaczego mhm. i nasłuchamy się, że to jest jednak takie ważne, i zaczynamy trochę na siłę je stawiać, a nie, nie w zgodzie z tym, co realnie czujemy i jak mhm. czujemy się ze sobą. I właśnie wtedy my się zamurowujemy, no bo nie wykonaliśmy tej pracy wewnętrznej, mhm. Mhm. tylko na siłę, Ustawiliśmy się w trybie, teraz stawiam granice, a finalnie. Albo możemy robić to po prostu nieumiejętnie, nie? i możemy być w tym agresywni wręcz. No właśnie, co to znaczy nieumiejętne stawianie granic? Jak można to zrobić ze mm -hmm. szkodą dla, no nie wiem, nas samych i dla relacji, bo w sumie na koniec mm -hmm. dnia to jest to samo. No tak, myślę sobie, że też za każdą odmową, za każdą granicą stoi jakaś potrzeba. Więc jeśli ja, powiedzmy, jestem przepracowana, zmęczona, ktoś bardzo namawia mnie na jakieś nie wiem, wyjście wspólne. No to ja mogę stawić tę granicę i powiedzieć nie, nie idę, bez wyjaśnienia. I to na przykład takie surowe podejście asertywne zakłada, że w asertywności nie musisz się tłumaczyć, możesz, ale, ale jakby asertywność jest um, tak... Właśnie to, co pamiętam ze studiów jest taka bardzo sucha, oschła trochę. Natomiast możesz powiedzieć to z poziomu potrzeb i wytłumaczyć także. Mam potrzebę spędzenia czasu w samotności dzisiaj. Także mm, czuję, że jeśli tego nie zrobię, to to nie będę na przykład wartościową partnerką na tym spotkaniu. Nie? Muszę się zregenerować. Yy, więc jakby to wyrażenie tej granicy z poziomu też naszych potrzeb, tak? I, i powiedzenie o tym, że to nie jest jakieś teraz moje mi się, albo to nie jest moja chęć zranienia ciebie, tylko, tylko wynika to z mojej potrzeby. Jest tutaj wskazane. Natomiast też możemy się zastanowić, czy właśnie z kolei nie, nie dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, że ktoś za bardzo na tych swoich potrzebach tak, się skupi, tak. nie? A, a nie weźmie pod uwagę potrzeby innej osoby, no bo jeśli powtórzymy to 10 razy z rzędu, no to i tak, jeśli my dbamy o swoje potrzeby, to, to w tym momencie bardzo zaniedbujemy potrzeby nas, na przykład naszych bliskich. nie? Więc jakby to nie może być takie osadzone bez kontekstu, tylko, tylko gdzieś cały czas też powinniśmy sprawdzać, czy ta druga strona jest okej, okay, Czy jakby nie ranimy kogoś naszymi granicami, bo no to też są takie przykłady um, gdzieś tam czasami z popkultury, nie? Że zakazanie komuś czegoś nie jest stawianiem granicy, jest po prostu jakąś manipulacją albo, albo właśnie agresywnym zachowaniem. A bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo obserwuję tego sporo właśnie w świecie, powiedziałaś o spiritual bypassing, ogólnie w świecie osób świadomych, które mm -hmm. próbują się edukować, właśnie to... Mm, Starając się nie brzmieć oceniająco, bo wiesz, nie mnie oceniać, czy coś jest nadmierne, tak? Ale bardzo silny fokus, tak jak wspomniałaś, na siebie i nasze potrzeby, mm -hmm. ale kosztem drugiej osoby i bez sprawdzenia właśnie, jak ta druga strona się o tym z tym czuje. Mm -hmm. Czyli tak jak powiedziałaś, fajnie jest, że mogę powiedzieć bliskiej osobie, słuchaj, nie dam rady dzisiaj z tobą pójść na na przykład spacer, bo mm -hmm. potrzebuję zostać w domu, ale jeżeli ta bliska osoba ma dzisiaj. Nie wiem, wernisarz albo jakieś inne wydarzenie, a ty mówisz, że nie, dzisiaj tego nie czuję i dajesz znać pół godziny przed, bo potrzebujesz zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Mnie łapie wtedy frustracja, bo myślę sobie, no dobra, ale. Kiedy ja jednak trochę mogę siebie nadwyrężyć, bo Dokładnie. zależy mi na mhm. tej osobie, a kiedy rzeczywiście jest to sytuacja, w której stawiam te granice, bo mhm. nie dam rady. Tak, i myślę, trudne. że jeśli mówimy o takich bliskich relacjach, no to tam cały czas jest taka współzależność, nie? że czasami ja trochę nawet siebie i swoje granice. W takiej wierze, że ta osoba też kiedyś się nagnie i też zrobi coś dla mnie. Nie? I jakby relacje, czy to przyjacielskie, czy relacje z naszymi rodzicami, jeśli mamy dobry kontakt, czy z partnerami, nie są jakby tutaj jakąś rywalizacją, że zawsze powinno wszystko być 50-50. I jeśli ja daję. 10 punktów, to ktoś musi mi odpłacić 10 punktów. To, to nie jest zawsze równe i ciężko to jest ocenić, bo czasami to się wyrównuje dopiero po kilku latach. I to jest też naturalne, że po to są te relacje, że my mamy się wspierać i właśnie czasami dawać więcej od siebie. Dawać chociażby właśnie tego czasu, czy, czy jakiejś energii. I myślę sobie, że Nieważne, co by się działo i nieważne, jak bardzo bym nie miała ochoty wyjść z domu, bo teraz zbliża się jesień i faktycznie tak. możemy nie Rozumiem, mieć na to ochoty, tak. jeśli moja przyjaciółka by zadzwoniła i powiedziała: słuchaj, przyjedź. Coś stało się ważnego, no to ja oczywiście, że ja pójdę, przyjadę, nie? Chociażbym miała jechać, wiesz, 40 minut metrem na drugi koniec, to to, to zrobię, bo, bo jestem w stanie nadwyrężyć y, jakiś tam mój zapas energii. Po to go mam, żeby w takiej sytuacji kryzysowej zadziałać. E, jednocześnie inwestuję to, że trochę mm, właśnie nie stawiam tej swojej granicy, tak? Trochę ją nadwyrężam, bo wiem, że ona zrobiłaby to samo dla mnie. E, I Myślę sobie, że to jest piękne, jeśli tak nie traktujemy tego właśnie liczbowo i transakcyjnie. jakoś transakcyjnie, właśnie. Tylko jeśli myślimy o tym jako no właśnie takiej relacji, która płynie cały czas nie i gdzieś tam się odzwierciedla. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli my cały czas kalkulujemy i zaczynamy się zastanawiać, czy, czy ta osoba daje mi tyle, ile ja daję jej, to. Ale to też to jest, jest ważna refleksja, nie? To, to jest ważne, jeżeli czujemy, że rzeczywiście, może jesteśmy mm -hmm. nadwyrężani, tak? I rzeczywiście czujemy się wykorzystywani, ale no właśnie, czy ja patrzę zbyt idealistycznie, <noise> myśląc, że właśnie dobra relacja to taka, gdzie każdy daje tyle, ile uważa i czujemy, że się cały czas wspieramy, mm -hmm. ale nie kalkulujemy? Czy w takim razie, bo widziałam twoją reakcję na twarzy, więc zastanawiam się, <noise> czy, ta, czy ta kalkulacja i ta refleksja jest ważna? No... Myślę, że jeśli czujemy, że cały czas ktoś stawia tą granicę przed nami i odmawia jakichś spotkań, jakiegoś zaangażowania, pomocy, no to też jest ważna informacja dla nas. No jeśli jest nam z tego powodu przykro, no to ta emocja też nam mówi o czymś, e, o stanie tej relacji na przykład, tak? Że, że jeśli ktoś stawia tą granicę, buduje właśnie jakiś mur wokół siebie, nie dopuszcza nas, albo nie chce po prostu spędzać z nami czasu, no to jest sygnał, że to nie będzie wartościowa relacja, albo coś po prostu tam się wypaliło albo może jest jakiś kryzys i należy o nim porozmawiać, nie? skonfrontować to. To też jest w ogóle ciekawy wątek yy, przyjaźni, bo oczywiście inaczej jest w relacji romantycznej i kiedy ktoś stawia te granice, to my dużo szybciej się frustrujemy i też, się orientuje się no, tak, dokładnie. że coś jest nie tak. Ale te przyjacielskie relacje mają taką tendencję, że one gdzieś tam mogą się rozmywać. nie? I tak jakby nie odezwiesz się jeden miesiąc, drugi, potem już jest głupio. Yy, a to też jest odważne, wymaga to odwagi, żeby faktycznie może skonfrontować i powiedzieć: Słuchaj, no poszłyśmy w innych kierunkach, to, to że stawiam ci tą granicę, to nie znaczy, że cię nie lubię, ale po prostu może mamy teraz jakieś, nie wiem, inne potrzeby, jesteśmy na innych etapach w życiu. To jest też normalne, że, że ludzie w różnym wieku decydują się na różne kroki życiowe i, i to stawianie granic czasami też będzie. Polegało na tym, że mm, no nie jest nam blisko do siebie teraz, na tym etapie życia. Ale, tak jak mówisz, kluczowe jest zebranie się na to, żeby porozmawiać, żeby właśnie mieć na to odwagę, bo mam wrażenie, że im bardziej zakładamy, co druga osoba myśli i projektujemy na nią jakieś swoje wyobrażenia mhm. tego, co się dzieje, yy, to tym trudniej jest się porozumieć, bo może się okazać, tak, że rzeczywiście się rozmywamy i to się zdarza w życiu, myślę, każdego z nas, i to jest smutne, ale to też jest. Powszechny i, mhm. i to jest ok. I myślę, że to jest super trudne powiedzieć komuś, że mhm. mam wrażenie, że po prostu na tym etapie ta relacja jakby no nie, nie, nie klika między nami, i, i dlatego odmawiam. Podziwiam, to jest bardzo odważne. Ale czasami może się okazać, że ta druga strona zacznie nas przepraszać i powie, słuchaj, po prostu nie wiem, no, zaniedbałam te relacje, jakby totalnie na to nie mm. zależy, ale byłam zajęta czymś zupełnie innym. I mam wrażenie, że przez to, że my tak boimy to się może tej konfrontacji. Też, to może być też przyczynek do odnowienia tej relacji w zasadzie. Tak, nie? a nie odcięcia się jeszcze bardziej, bo tak mm. sobie myślę, że ta osoba stawia te granice, druga osoba nie rozmawia, więc stawia mur i finalnie mm. właśnie odcinamy się od ludzi, trochę zdejmując się odpowiedzialność za te relacje, jakby umywając ręce tak. od tego. Mm. No a bez komunikacji, jak możemy mówić o relacji, że <d> pozwolę sobie zarmować. Tak, to prawda, ale też no, dużo tutaj mówimy o tym stawianiu granic i właśnie takim oddalaniu się, ale myślę sobie, że jak mówimy o granicach ogólnie, to to jest nie tylko stawianie granic, ale też przekraczanie tych granic. Mm -hmm. nie? I myślę sobie, że to jest też taki ważny wątek i to też się dzieje, zarówno w przestrzeni internetowej, y, wśród influencerów y, i tak dalej, jak i w naszych codziennych relacjach, bo, bo myślę sobie, że no, przekraczanie, przekroczeniem granicy będzie wszystko, to, co uznamy mm, po prostu za jakieś zachowanie, które jest nie w porządku, nie fair. Jest naruszeniem albo prywatności, albo cielesności, albo jakichś naszych wartości, potrzeb. E, I tak, jeśli mogę sobie pozwolić na komentarz a propos um, afer różnych, które też niedawno miały miało, miało miejsce w, w świecie YouTube'owym, e, to oczywiście jest, jestem pełna potępienia dla osób, które naruszały. Właśnie te granice, chociażby fizyczne, seksualne, osób jeszcze nieletnich. Natomiast um, w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać się też, na ile ok jest e, publikowanie prywatnych wiadomości. Mhm. Bo tam jakby tych, tych różnych screenów i tych wątków było tak dużo, że nie wszystkie dotyczyły faktycznie jakiegoś naruszenia granic seksualnych. I. Jakichś czynów pedofilskich. Niektóre po prostu były, niektóre screeny dotyczyły no, jakichś kłótni i, i dorosłych osób. I myślę sobie, że to daje taki też nam zły przykład, że tak naprawdę każdy teraz może wygrzebać jakieś screeny sprzed 10 lat, opublikować je i powiedzieć: Patrzcie, ta osoba była kiedyś, powiedziała kiedyś coś takiego, albo zrobiła coś takiego. I takie rozliczanie z przeszłości to jest trudny temat, bo z jednej strony warto wziąć odpowiedzialność, nie? I, I jakby myślę sobie, że są też osoby teraz jakby w tych, tych aferach, które też przyznały się do tego, powiedziały przepraszam, natomiast są też osoby, które pewnie no jednak nadużyły jakby ich prywatności i ich granic, pokazując jakieś bardzo intymne wątki jeszcze przez osoby trzecie, nie? Że jeszcze, jeszcze ktoś jakby, nie wiadomo ile osób to, to miało, zanim to było publiczne, i oczywiście to jest, to jest mój przykład, natomiast nie chciałabym, żeby to stało się taką tendencją, nie? Że teraz na przykład ja przypomnę sobie o kimś, kto mnie zranił pięć lat temu i nagle opublikuje na moim publicznym Instagramie te screeny z naszych rozmów. To jest też przekroczenie granic i jest to zachowanie dość agresywne jednak, nie? Ale to właśnie tak sobie myślę, że tutaj mamy dwa problemy równolegle, że z jednej strony... Jako społeczeństwo mamy problem z dawaniem drugich szans, i tak jak powiedziałaś, mm. jeżeli ktoś popełnił Czyli błąd, popełnił. Po tak, tak, właśnie, tak jak kiedyś rozmawiałam właśnie z, z Asią Gutral o cancel culture, to jest mega ważne, nadal aktualne, że jeżeli, jeżeli ktoś kiedyś coś zrobił, no to osoba jest już skreślona. I, I to jest bardzo trudne moim zdaniem, no bo tym bardziej, że są przypadki, które nie do końca nawet potwierdzają winę danej osoby, która została skancelowana. Bo na przykład sprawa w sądzie nie tak. wykazała tego, że ktoś faktycznie popełnił dany czyn. Plus wiesz, czasami, czasami wystarczy powiedzieć na głos coś, co nie wiadomo czy jest prawdziwe, mm -hmm. czy nie, nawet bez dowodów, ale wystarczająco wielokrotnie powtórzone tak. i już może bardzo zaszkodzić danej osobie i... To, co mnie niepokoi, to jest to, że jeżeli ktoś rzeczywiście dopuści się jakiegoś złego czynu, to mam wrażenie, że dla wielu osób to jest automatyczne przyzwolenie, że teraz można z tą osobą już zrobić wszystko. Mhm. Że skoro ona zaczęła, jak niczym po prostu jakaś gra dziecięca w szkole, no to, no to teraz już można tę osobę niszczyć. I, I to jest dla mnie trochę smutne, bo to jest mhm. kolejny sposób na jakieś takie napędzanie agresji. Tutaj mówimy o, o sytuacjach, um, nie wiem, czy masowych, czy medialnych, ale to myślę, mhm. można też przenieść na. Relacje. Że pamiętam taki tak, cytat, że tak. relacja to nie jest gra w zbijaka. No, no tak, ale też myślę sobie, że jeśli ktoś dopuszcza się przekroczenia granicy, czy to właśnie w sposób ten fizyczny, czy po prostu jakimś agresywnym zachowaniem, czy taką wręcz manipulacją, bo tam też były takie wątki, ale już odchodzę nawet od tego przykładu. Jeśli mamy do czynienia z, właśnie z takim manipulowaniem, czy też takim gdzieś tam szantażem emocjonalnym, to jest zachowanie, które. Osoba o zdrowej samoocenie raczej by nie podjęła, raczej by się zastanowiła nad tym. Więc osoba, która w ten sposób się zachowuje, też w jakiś sposób cierpi i też jest jakiś, jakaś trudność wynikająca pewnie z, z jej przeszłości, z jakiegoś zranienia. Więc to, co mówisz, też do mnie gdzieś tam dociera, no bo jednak taki lincz już na, na całego, nie? I takie niezostawienie suchej nitki na danej osobie jest przykre, bo ta osoba. Musiała już też przez to przejść, nie? Wcześniej. Teraz jest z tego rozliczana i jeszcze bardziej cierpi. A jeśli na przykład mówimy o osobach, które są uzależnione, czy były uzależnione, albo właśnie te zachowania przemocowe też wymykają się spod kontroli, no to są też osoby, które powinny uzyskać pomoc, profesjonalną pomoc, tak? Czy. czy Pójść na terapię uzależnień czy na e, jakąś inną formę terapii. E, no a jeśli powiedzmy, już w takim maksymalnym e, przykładzie skończą w więzieniu, to tej pomocy często nie uzyskają. Więc ten system też w ogóle tutaj jest taki niewspierający. Spróbujmy wrócić jednak do tych relacji, może nie tyle z twórcami <grym> czy wielkimi nazwiskami <grym> i my versus oni, tylko do tych. Bliższych biscuit. nam, bo powiedziałaś o przyjaźniach, gdzie zestawieniem granic jest tak, że no, my nie zawsze chcemy to konfrontować. Niektóre rzeczy są niedopowiedziane. Czasami powiemy coś na drugą osobę, czasami chowamy jakąś urazę. Mm -hmm. I różne dziwne rzeczy się dzieją w tych dynamikach znajomych, koleżanek, kolegów, przyjaciół. Myślę, że też uczymy się jako społeczeństwo dużo o przyjaźniach i ja się bardzo cieszę, że więcej się mówi o tym, jak ważne są przyjaźnie. że To nie tak? jest tylko, że okej, okay, mam przyjaciół, ale jak już mam partnera, partnerkę, no to dobra, tam są jacy znajomi, mm -hmm. ale to jest najważniejsza relacja, bo relacje są. Przeróżne i nie, nie ma tej jednej, jedynej, ale no, wiele z nas boryka się z problemem, zjawiskiem stawiania granic, budowania murów, przepychania się w tych relacjach mhm. romantycznych. I tak jak powiedziałaś, bardzo szybko wychwytujemy, że coś może być mhm. nie tak, łatwiej możemy poczuć ten dyskomfort, musimy to częściej konfrontować, bo na przykład spędzamy ze sobą czas. Jak to nawigować? Czy są jakieś sposoby na to, żeby te relacje partnerskie. Miały granice, ale właśnie miały zdrowe granice, mogły mieć zasady, może nie zakazy, ale mhm. jakieś umowy, jak się potem poruszać. Tak, to myślę, że jest właśnie chyba. Najtrudniejszy, ale w zasadzie najbardziej bliski nam wszystkim temat. I tutaj też odniosę się do takiego, do takiej koncepcji mm, opracowywanej w zasadzie przez kilkoro psychoterapeutów w Stanach, bo to są takie wątki, do których przyczynił się Terry Real, psychoterapeuta par, ale też Pia Melody, czy. Mm, e o matko, teraz wypadło mi nazwisko. Esther Perel, polskiej ich korzeni, w ogóle wspaniała terapeutka. To tak rzucam te nazwiska, jakby ktoś chciał sobie tak. też to gdzieś to doczytać. I Terry Real akurat zaproponował taki, taki wykres, który tutaj też wziąłam ze sobą jako ściągę, e, gdzie przecinają się dwie linie, które są spektrum. Pierwsza linia to są właśnie te granice, czyli na jednym skraju mamy to takie zamurowanie i chowanie w sobie wszystkich emocji, na drugiej stronie spektrum mamy. E, Pozbawienie granic, czyli takie właśnie wyrzucanie z siebie wszystkiego, co, co chcemy. E, czyli taka osoba będzie e, gdzieś ugłaśniała dużo więcej rzeczy, a osoba e, ta zamurowana będzie po prostu tak kisiła w sobie te emocje czy różne jakieś zranienia też. E, a na drugim przecinającym się spektrum mamy poczucie własnej wartości, czyli um, albo właśnie takie wielkościowe poczucie własnej wartości, że ja. Wiem najlepiej, ja jestem najważniejsza, albo takie niskie poczucie własnej wartości, czyli po prostu samokrytyka, czy uciekanie w jakiś wstyd, obwinianie się, właśnie zbieranie tej winy na siebie, jeśli coś jest nie tak w tej relacji. No, i wychodzimy z założenia, że to, co jest zdrowe, to jest gdzieś w okolicy środka przecinających się linii. Czyli nie musi być perfekcyjnie, nie musi być tak, że mam super wyważoną samoocenę i jestem po prostu w punkt y, z tymi granicami, ale gdzieś w okolicy każdy z nas może mieć tendencję do tego, żeby odchylać się też z różnymi osobami w różne y, ćwiartki tego, y, tego gridu. Y, natomiast. Ta koncepcja bardzo fajnie pokazuje właśnie, jak też jakby to, jak my jesteśmy sami ze sobą, będzie odzwierciedlało się na naszych partnerów, a to jak nasi partnerzy są ze sobą, będzie odbijało się później na nas, i w sumie tworzymy cały czas jakieś takie jakby niedopasowane puzle, nie? albo jest Tak, i, i Ktoś, jeśli czyjąś słabością jest właśnie to, że na przykład chowa w sobie emocje i jest mu trudno powiedzieć, że poczuł się zraniony, a ta druga osoba będzie właśnie bardziej gdzieś taka pozbawiona tych granic i krzykliwa i obwiniająca, no to mamy y, dość taki. Katastrofalne połączenie, no bo ta jedna osoba będzie cały czas dominować, nie? i ta druga osoba będzie cały czas gdzieś tam kuliła się w sobie. Jeśli z kolei mamy dwie osoby, które są właśnie takie roz, bez granic, takie rozchwiane, no to one też będą cały czas w konflikcie i będą każdą małą rzecz rozdmuchiwały. Z kolei dwie osoby, które będą właśnie takie. Mm, o niskim poczuciu własnej wartości i o tych zamurowanych granicach nie będą w ogóle ze sobą mogły rozmawiać. Nie? Więc to dotarcie do tego, gdzie my jesteśmy, jest przede wszystkim ważne, ale też takie sprawdzenie, gdzie są ci nasi partnerzy i, i po prostu też. Nawet takie przedyskutowanie tego. E, ja uczestniczyłam w takim warsztacie, gdzie, gdzie terapeutka, m, która prowadziła właśnie na, na oparciu o tą teorię, o tym nie wiem, czy to jest teoria w sumie, o tę koncepcję, e, ten warsztat, bardzo dużo mówiła o swojej relacji, o swoim mężu, mhm. o tym, jak oni przepracowywali pewne kwestie. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo. Ona była terapeutką ze Stanów, więc oczywiście też inna kultura i otwartość, a w Polsce jednak każdy gdzieś tam chowa dla siebie te, te kawałki. To, co też często obserwuję, to na przykład właśnie osoby, często kobiety, które przeżywają jakieś trudności w relacji, nie mówią na przykład swoim przyjaciółkom, czyli mają gdzieś tam tą, tą granicę jednak w sobie, trzymają to bliżej siebie. Bo albo pojawia się wstyd. Chyba? Tak, tak. Albo pojawia się wstyd, i po prostu boję się przyznać, że w mojej relacji jest coś nie tak. Chcę pokazać, że jest fajnie, kolorowo i tak dalej, albo, albo po prostu gdzieś obawiamy się tej oceny, nie? Że ktoś pomyśli, że, że nam po prostu nie idzie, że jesteśmy jakoś nieudolni w tej relacji, więc to jest też kolejny jakiś taki element, który nam dochodzi do tej układanki, że nie tylko jakby ta relacja romantyczna, ale właśnie ci bliscy, którzy też powinni wiedzieć, co się dzieje w tej relacji, mogliby zainterweniować, jeśli coś niefajnego się dzieje. Tak, ale właśnie jak powiedziałaś, że to, jaką relację ze sobą ma partner, rzutuje na nas, i, i vice versa. To myślę, że tak jak właśnie idziemy, nie wiem, czy piętro wyżej, czy piętro niżej do tych relacji pozostałych, czy piętro głębiej. obok. Piętro obok to jest nowa koncepcja moja, piętro obok. To jeżeli te osoby chowają też dla siebie swoje życie prywatne, nie są otwarte mhm. w, w mówieniu o tym, co przeżywają, jakie mają trudności, no to my też się blokujemy i to też działa tak. w dwie strony. Także nie możemy, mamy grona, Możemy mieć sfera. taką interpretację, że okej, okay, mój partner jest cichy, przygnębiony, ja coś zrobiłam źle. Nie? Tak, I że to świadczy o, o siebie. nas. Tak. Potrzezdy Ktoś może mieć taki styl przeżywania emocji, że jednak musi najpierw to przetrawić w sobie. Musi, nie wiem, poczekać kilka dni, zanim powie coś ważnego, albo powie, że doświadczył czegoś trudnego w pracy. Czy to szczególnie też mężczyźni mogą mieć taką tendencję do właśnie trochę chowania w sobie emocji, bo jednak no, ten przekaz ze społeczeństwa z zewnątrz jest taki, że mężczyźni nie powinni się smucić tak? nie powinni, powinni być silni i twardzi. Więc często to też jest im trudniej pokazać jakieś autentyczne emocje albo powiedzieć o jakimś zranieniu, które nawet jest poza relacją swoim partnerkom albo swoim partnerom. Też mówisz bardzo ciekawie i o tym zjawisku w kontekście naszego całego społeczeństwa i to uważam, że jest fascynujące, ale ja bym się skupiła na tej mniejszej grupie osób, która już ma tę wiedzę psychologiczną i mhm. to jest to, co mnie najbardziej ciekawi, że my jesteśmy świadomi mniej więcej, jak wygląda... Powinna wyglądać dynamika w relacji. Mamy dużo tej wiedzy teoretycznej. Mm -hmm. i potem przychodzi sytuacja, gdzie właśnie na przykład nasz partner czy przyjaciel okazuje słabość, a my, no właśnie, wychodzimy do niego z takiego punktu. Jakiejś wyższości, mm -hmm. poczucia, że my mamy na to odpowiedź teoretyczną. Tak jak powiedziałaś, to czas właśnie Zerkamy myślę sobie o tym wykresie, tak że mm -hmm. wydaje nam się, że my wiemy lepiej, że my właśnie tutaj nie chcemy Oba się w to zrobiło lepiej. Tak, że my nie chcemy się za bardzo w to, w to mieszać. Nie wiem, mówimy do kogoś, że my nie mamy um, odpowiedzialności, czy, czy też mm -hmm. nie mamy wpływu na to, jak ty się czujesz, że. Wiesz, to są takie dla mnie frazesy trochę terapeutyczne, ja spotkałam się z tym stwierdzeniem właśnie therapy talk, tak, że tak, jak tak. już wiemy te rzeczy, to bardzo byśmy chcieli mieć ten wyidealizowany związek, ale zamiast zrobić tę pracę w relacji z drugą mhm. osobą, no to właśnie potrafimy kogoś tak zostawić w tym, mówiąc, mhm. że możesz się tak czuć, to jest okej, okay, ale jakby nie przeproszę cię, bo to jest twoja interpretacja rzeczywistości. Mm -hmm. I wtedy robi się niebezpiecznie. No właśnie, jakby idziemy w tą stronę wielkościowości, tak? które, tak jak tyś powiedziałam wcześniej, też nie jest zdrową formą poczucia własnej wartości. Nie? No bo jeśli ja jestem świadoma tego, że na przykład wiem więcej, bo nie wiem, edukuję się na ten temat, słucham podcastów, albo jestem terapeutką, tak? no to już w ogóle, to jednak nie mogę zakładać, że wszyscy inni będą rozumieć. Moje formy przekazu. Więc to, co ja często robię i w swoich relacjach, ale też tłumaczę to pacjentom, to że jeśli już ty wiesz coś, nie, bo na przykład mamy tu właśnie jakiś tam. Powiedzmy, omawiamy Twój profil, właśnie jak jesteś z poczuciem własnej wartości, jak jesteś z stawianiem granic. Jeśli Ty masz tą informację o sobie, to wykorzystaj ją i powiedz o tym drugiej osobie tak, jakbyś miała tu po prostu wytłumaczyć. Jakbyś miała, e, wiesz, wziąć podręcznik z biologii i wytłumaczyć coś dziecku, nie? Że jakby też po prostu rozmawiajmy trochę na takim metapoziomie, a nie tylko posługujmy się tymi technikami, e, no bo jakby tutaj. Nie ma już jakby nic więcej, co da się zrobić. Nie? W sensie to, to właśnie to zniżenie się, ten, ten poziom w dół, to też jest właśnie taka, takie powiedzenie Terry'ego, że jest one up albo one down, że zawsze ktoś czuje się albo właśnie ten krok wyżej, albo krok niżej. I czasami to jest jakby dla nas korzystne, jeśli celowo zejdziemy ten krok niżej do naszego partnera i powiemy mu e, pierwsi, przepraszam, nie? że powiemy okej, okay, sorry, mogłam, wiem, że ty masz teraz dużo na głowie, więc ja mogłam nie wymagać od ciebie, żebyś zrobił jakieś tam porządki, nie? Mogłam po prostu być bardziej wyrozumiała. I to jakby jeśli jesteśmy ze sobą okej okay i jakby nie naruszamy tego non-stop tej swojej granicy, e, to jest jak najbardziej w porządku. Jest też taka fajna koncepcja um, worst versions, czyli jakby takiej najgorszej wersji siebie. Mhm. Że kiedy odkrywasz, jaka jest najgorsza wersja twoja w relacji i jaka jest najgorsza wersja partnera, to możesz bardzo łatwo wyłapać takie zapalniki. Nie? Że na przykład widzisz, nie wiem, bałagan i od razu się wkurzasz i już masz po prostu na końcu języka, żeby powiedzieć, że a ty znowu coś tam, coś tam, ale łapiesz się na tym, bo myślisz sobie, okej, okay, jestem teraz tą najgorszą wersją siebie w środku, ale czy chcę ją być na zewnątrz? Nie? Mogę to powstrzymać, mogę to zauważyć pomyśleć sobie: Dobra, poczekam pięć minut, może przyjdzie mi jakaś mądrzejsza refleksja do głowy. Nie, nie będę mówić tego, co mi po prostu pierwszy ślina na język przyjdzie. I tak samo, jeśli widzę mojego partnera, który jest tą najgorszą wersją i po prostu na mnie krzyczy albo coś robi niefajnego, nie to ja nie muszę reagować tą swoją najgorszą wersją, bo to się skończy kłótnią, tylko mogę poczekać i pomyśleć: Okej. Okay, Powiem mu to za chwilę go chłonię. Wspaniałe, tak jest. Wydaje mi się, że chyba każda osoba, która postanowiła chwilę przeczekać w obliczu jakiejś emocjonalnej sytuacji, tak. zupełnie inaczej się zachowała niż porządkowo czas, planowała. czasami czas ja się jest wydaje, że najlepszą, najlepszą techniką. Te rozwalone, te rozwalone rzeczy na podłodze są najgorszą rzeczą na świecie, a pół godziny później jest nam już obojętnie i nie było po co się kłócić. Tak. Ale też tak sobie myślę. Nawet z własnego przykładu, że edukacja jest wspaniała, jakby rozmowa jest na, na temat na tematy mm -hmm. różnych koncepcji psychologicznych, też są ważne i czytanie wspólnie, nie wiem, książek i artykułów, ale nie poddanie właśnie swojego mm -hmm. zachowania refleksji. Mm -hmm to nas do niczego nie doprowadzi. Tak. I ja sama właśnie widzę po sobie, pamiętam takie sytuacje, kiedy zaczynałam już mocno wchodzić w tematy psychologiczne i dużo wiedziałam mhm. na rozum i wiedziałam, jakbym się chciała... To jest bardzo ciekawe, bo wiedziałam już, jakbym się chciała zachować. Ale jeszcze I, tak, tak, em, tak trudno było to zaaprekować. To, to nie było jeszcze ugruntowane Anno. we mnie i, i przetrawione. I, I była sytuacja, gdzie właśnie włączał się ten zapalnik I ja wtedy myślałam, że zachowuję się tak, jak należy mhm. i... Niemalże recytowałam jakąś formułkę, czy byłam tą swoją po prostu higher self, ale podskórnie i w powietrzu dało się wyczuć, że to jest nieprawdziwe. I czasami zastanawiałam się w dynamice mojego domu rodzinnego, dlaczego mm -hmm. skoro ja się tak dobrze zachowuję, tak podręcznikowo, to czemu to nie działa, skoro jednak moje, moja postawa. Wpływa na postawę innych i to jest właśnie mhm. to lustro i to jest jakieś odzwierciedlenie tego, co ja mam w sobie. Przecież ja mam wszystko ogarnięte i jakby dokładnie zachowuję się spokojnie, zen i mnie to w ogóle nie rusza. I zadałam sobie pytanie po wielu takich sytuacjach, czy aby na pewno mnie to nie rusza? No nie, no mhm. chciałabym się zachowywać w pewien sposób, bo się naczytałam i nasłuchałam, ale w środku tam się... Gotuje, tam są rzeczy, które nie zostały jeszcze zaadresowane. Mhm. I tak sobie myślę, właśnie, że super, edukujmy się, to jest wspaniałe, no ale też ta wewnętrzna praca no, nie zrobi się od samego czytania książek. Niestety. To ja bym zrobiła klamrę i wróciła do tego, co o czym mówiłyśmy na początku, czyli właśnie to mm, popularyzacja tej wiedzy, nie? I jak łatwo możemy mieć takie poczucie, że, o, przeczytam tą książkę, to już wiem, jak, no już przecież już pamiętam. Wiem, kim to jest ten narcyz, i tak. ja, ja taka nie jestem, wszyscy moi by tak, ja już po prostu te formułki mogę przytoczyć, ale po pierwsze jakby pokora i jakby takie przyznanie, że to nie, to nie od razu się zadzieje, nie? że to, to musi się naprawdę ugruntować, a po drugie czas, czyli po prostu dopiero z czasem, dopiero za którąś i którąś próbą wejdzie nam to jakoś w nawyk, albo po prostu stanie się to bardziej autentyczne, nie? Bardziej twoje, a nie takie książkowe, suche, czy jakieś tam właśnie usłyszane przez kogoś. I myślę sobie, że, że ten czas to naprawdę może być, to może być kilka lat, zanim się jakaś tam relacja tak. dotrze, nie? Albo zanim właśnie, wiesz, możesz na przykład namawiać swojego partnera, żeby przeczytał tą książkę i żebyśmy tak pracowali nad naszą relacją i tak go po prostu zasypywać tymi książkami i podcastami i linkami i tak dalej, ale jeśli on sam nie będzie miał refleksji, okej, okay, zrobię coś z tym. I znajdę coś na własną rękę. Nie ja znajdę książkę, która mi się spodoba, albo znajdę źródło, które, które będzie dopasowane do mnie. To dopiero, jakby czekając cierpliwie i pokornie, jesteśmy bliżsi tego sukcesu, no bo w końcu ktoś sam stwierdzi, że okej, okay, mam tą motywację wewnętrzną, dowiem się czegoś, popracuję nad czymś, będę się zachował inaczej. Jest to dużo bardziej skuteczne niż takie napieranie i. Zmień się, zmień się, zmień się. Tak, ale właśnie powiedziałaś o czasie, co uważam, że jest bardzo, bardzo istotne. Też rusza mi do głowy o przeżywaniu. Bo kiedy teoretycznie wiemy, jak należy się zachować... I oczywiście ja mówię do ciebie, ty sprawdzaj, czy ja mówię z sensem. Mm -hmm. Jakby totalnie możesz w każdej chwili powiedzieć stop, to w ogóle jest jakieś, jakaś bzdura. bzdura. Bo właśnie w tej mojej gdzieś tam drodze od mistrzyni teorii przez zdanie sobie sprawy, że no właśnie na teorii to się nie może skończyć, bo to ewidentnie nie działa i tam coś się dzieje pod spodem, doszłam do tego, że jeżeli ja próbuję udawać, że jestem spokojna, wyważona i nic mnie nie rusza, bo ja mam mm -hmm. wszystko ogarnięte, a w środku buzuję, mm. to może z jakiegoś powodu buzuję i trzeba to buzowanie dać mu upust. I to jest takie całkiem niedawne odkrycie, że jeżeli coś mnie zdenerwowało, no to mogę udać, że jestem ponad to, a mogę też po prostu pójść pobiegać, albo nie wiem, krzyknąć sobie do poduszki, wyładować Dziek te emocję I stwierdziłam, takie proste, a jednak działa i my potrzebujemy. Mhm. I to jest okej, okay, że nawet jeżeli jesteśmy, nie wiem, pracujemy nad sobą i, i wydaje nam się, że jesteśmy samoświadomi, to nawet jest okej, okay, że coś nas wkurzy, albo że coś nas jakoś wyprowadzi z równowagi i my gdzieś to wyładujemy. Tak, ale wiesz, no to jest taka naturalna, jakby potrzeba, nie? I jakby czujesz tą energię w takim rozumieniu, że tam się czasami gotuje, że, że jakoś drżymy i myślimy no tak, sobie... mamy od... spiritual bypassing i, nie wiem, um, psychology <noise> bypassing, gdzie myślimy sobie, nie ja, nie, ja się nie wścieknę. Ale w zasadzie tak, <noise> można to zobrazować na dwóch przykładach. Są osoby, które na przykład w dzieciństwie były uciszane i takie ugrzeczniane i które w dorosłości na przykład w trakcie terapii uczą się właśnie wkurzać i na przykład mm -hmm. zaczynają przeklinać w wieku, wiesz, trzydziestu paru lat i w końcu jakby czują, że mogą właśnie stawiać tę granicę, a samo sobie na drugą stronę, które były od zawsze e, właśnie jakoś rozchwiane, kutliwe, agresywne, i one muszą nauczyć się trochę wyciszyć, mm -hmm. nie? Więc jakby zawsze jest ten sweet spot, ten taki no właśnie złoty środek i, i ten. ten ta zdrowa reakcja, której po prostu gdzieś tam cały czas do niej dążymy. I to jest normalne, że możemy się odchylać. Tak. I może ci się wydawać, że jesteś zen, ale jednak no, każdy się może wkurzyć. I jakby to, to jest taki świat, że, że naprawdę można się wkurzać na dużo rzeczy, nie? Ale ty też możesz wybrać, że okej, okay, na to się powkurzam, bo to jest dla mnie ważne, a ta reszta rzeczy to już jest trochę za dużo, jak na tak. jedną mnie, Anię, albo na jedną Karolinę, nie? Ale I i już jesteś ponad. Bardzo powiedziałaś, bo, bo zatrzymałaś mo moje dowody anegdotyczne. Ja teraz <laughs> Się na tym, że dokładnie, że znajdźmy siebie na tym spektrum, tak? I, I to, że ktoś nam daje przyzwolenie na wkurzanie, to wcale nie znaczy, że wy tego potrzebujecie. Może mm -hmm. potrzebujecie raczej sobie dać przyzwolenie na wyciszanie i no, wracamy do tej samej świadomości. Tak, że każdy po prostu tak. jest inny, i jakby to, to jest właśnie ta pułapka, też wracając tak. do początku, nie? Że, że te treści są takie dla wszystkich, tak. a Musimy bardzo, bardzo mocno je filtrować. Nie? Czy to jest o mnie, czy to jest yy, przydatne, czy ten komunikat jest w ogóle skierowany do, mojej, bo, do moich problemów, bo, bo być może nie, i wtedy może warto wyłączyć. Nie? Tak. Albo posłuchać tak. z dystansem. Albo posłuchać, Albo posłuchać, posłuchać... siebie, <laughs> używając kolejnego banału. Ale mówimy, mówimy o relacjach no bo nie sposób mówić o stawianiu granic. Bo właśnie, nie chodzi o stawianie granic dla, tylko dla nas samych, naszego komfortu mhm. i self-care'u, ale stawianie granic po to, żeby no, ta relacja mogła się na przykład przetransformować, pójść w lepszą stronę, może czasami się rozmyć. Ale zastanawiam się. Mówiłaś o różnych dynamikach między partnerami na przykład, czy jakimiś osobami, z którymi jesteśmy naprawdę bardzo zżyci, mm -hmm. ale też o tym, że czasami no, ta osoba nie jest gotowa na to, żeby zgłębić jakiś temat, czy pójść po refleksję, czy mm -hmm. żeby na sobą popracować. I myślę sobie, czy da się pracować nad relacją w kontekście zdrowej dynamiki, zdrowej komunikacji, zdrowego stawiania granic. Kiedy no, nie do końca obie osoby są tak samo zaangażowane w ten proces, mm. to jest trudne. I też trafiają do mnie takie osoby na psychoterapię, i myślę sobie, że. Um, jest też taka właśnie jakaś silna chęć, żeby na przykład właśnie jeśli coś jest źle, to idźmy na terapię par. Ale jeśli tak. jedna strona w ogóle tego nie czuje, nie chce pracować, nie ma tej motywacji wewnętrznej, no to tak samo na terapii indywidualnej, jak i na terapii par nie będzie zaangażowana i nie będzie w tym, nie będzie z tego korzystała, nie będzie też dawała od siebie na przykład tej, tej pracy. E, więc to są często to, to są jakby dwie, dwie dwa typy osób, jeśli tak mogę to skategoryzować. Osoby, które przychodzą i właśnie cierpią w relacji z jakiegoś powodu, z jakiegoś braku, z braku zainteresowania, uwagi ze strony partnera i chcą gdzieś nad tym popracować. Też często gdzieś tam cierpi właśnie ich poczucie własnej wartości, jeśli są gdzieś odrzucane przez partnera, męża, żonę i tak dalej. Albo są osoby, które są przysyłane przez swoich partnerów do terapeuty, terapeutki. Okay. I są na takiej pozycji... Mm, no, mam jakiś problem i muszę go rozwiązać. I co jest z tym problemem? I teraz ty zrób coś, mm -hmm. żeby było dobrze, żeby mnie naprawić. No i to jest ten mur, nie? W sensie, ja się przez niego nie przybiję, jeśli oczywiście możemy się starać, jakoś wydobywać chęć tej zmiany. No, skoro już tutaj przyszedłeś, no to co możemy zrobić? Nie jestem terapeutką, która by milczała przez godzinę, czekając, aż pacjent coś powie, ale, ale jest pewien sposób no jest, jest, jest jakieś ograniczenie, którego ja nie przebiję. Nie? Jeśli ktoś czuje, że jest w tym miejscu, w gabinecie terapeutycznym i nie wie po co, no to jednak mm, ja nie zaczaruję yy, tak, żeby tutaj jakaś motywacja się pojawiła. I czasami nawet nie da się wydobyć tej trudności, nie? Bo mam tak... Mam poczucie, że jest tak zniekształcona ta perspektywa. Że, że brakuje takiej właśnie takiego cofnięcia się, krok do tyłu i zaobserwowania tej sytuacji i poddania tego jakiejś refleksji na zasadzie, okej, okay, no nasza relacja wygląda tak i tak, tutaj ktoś mi zasugerował, żebym tu przyszedł, o tym porozmawiał, wiesz, bo tu już jest dużo y, jakiegoś materiału do pracy, nie? A jeśli ktoś przychodzi i mówi, no, nie wiem, coś jest nie tak, ty mnie napraw. No Właśnie zapominamy, że ta praca jest... W... W znacznym stopniu po naszej stronie i nie każdy po prostu jest Dokładnie. na to gotowy. Ale czy ty obserwujesz, no właśnie i, i w sieci, i w gabinecie, że przez to, że ta popularyzacja wiedzy o psychologii jest tak powszechna, no i niestety, mhm. niestety, znacznie bardziej wśród kobiet, że robią się takie dysproporcje, Dużo bardziej wśród kobiet. Że, że właśnie kobiety chcą pracować nad relacją, chcą coś zmienić, mają już tę wiedzę, myślą mhm. sobie, nie. Ta dynamika mi odpowiada. Przecież mm -hmm. dzieje się to to, to, to i to, i właśnie mogą książkowo wskazać, że tutaj właśnie granice są źle stawiane, tutaj jest coś szkodliwego, tutaj mm -hmm. ta osoba się zamyka, ta unika. I z drugiej strony mamy, mówimy oczywiście o parach heteroseksualnych w tym momencie, ale to może dotyczyć różnej dynamiki w relacji, gdzie mamy właśnie drugą stronę, która no, ani nie jestem zainteresowana i zaczynają się robić duże, duże dysproporcje między partnerami. Mm -hmm. Czy ty to dostrzegasz to raz, a dwa, czy takie relacje. Słuchaj, mają szansę. E, tak, dostrzegam to. E, I często prowadzi to do rozstania. I też Aha. nie ma w tym nic okay. złego. W sensie rozstania były, są. Tak. Stają się pewnie coraz bardziej powszechne z tego, że też nasza kultura tutaj no w Polsce się trochę właśnie liberalizuje pod tym względem. Ale mm, myślę, że ostatni w ogóle jakiś tak rok, dwa, też jakby bardzo normalizujemy te rozstania. Nie? I, e, I w ogóle dużo się pojawia właśnie też na ten temat e, takich edukacyjnych, e, jakichś Treści, nie tyle edukacyjnych, co właśnie takich normalizujących. Tak, tak. To jest e... też duży temat w ogóle w Polsce. Przyznanie, że to jest ok, to tak, jest normalne, nie jest to koniec tak. świata, nie jest to... Kiedyś to był wstyd ogromny, nie? nie, nie jest nie? to wstyd i nie jest to na zasadzie ok, no to teraz już jesteś po rozstaniu i trwasz w takim mhm. trybie oczekiwania na kolejną relację, że mhm. to się zmieniło, że to jest świetne i że trochę wypleniamy to po poczucie, że naszym sensem istnienia mhm. jest bycie w tej relacji, bo inaczej ale Co też to tak. samo rozstanie jest kluczowe. W sensie, jak przez to przejdziesz, nie? Że e, do, do, bywa tak, że po prostu po iluś latach jakiejś młodzieńczej miłości to uczucie po prostu się zatraca, bo nasze wartości stają się inne. Idziemy w różnych kierunkach, rozwijamy się w jakiś inny sposób. Tak no jak, tak jak I, o, wiesz, mówiłyśmy o przyjaźniach. To tak, jest podobna, tak, może podobna tak kwestia. E, I wówczas to rozstanie fajnie jakby było na takiej koleżeńskiej stopie, nie? W sensie na takiej nie koleżeńskiej, może to partnerstwie. Tak, żeby faktycznie zakończyć tę relację w dojrzały sposób. Szczególnie jeśli tam nie było żadnego wielkiego skandalu tak. i, i afery. Z kolei no myślę sobie, że nasze pokolenie trochę łatwiej, jakby. Mm, Łatwiej radzi sobie z tymi rozstaniami i jest to po prostu normalniejsze, że mamy ilość tam partnerów, randkujemy. Te rozstania są po prostu dla nas częstsze, mamy okazję to przetrenować. Natomiast obserwując starsze pokolenia, no to tam jest często wojna. I to taka prawdziwa, dobra, nieprawdziwa wojna, ale metaforyczna wojna walka. w sądzie. Walka. walka o pieniądze, o siłę, dzieci nieruchomości tak? i tak. I to jest bardzo przykre, bo tam dopiero jest pokaz siły i tam jest dużo manipulacji. Nie? Że, że czasami jakby wiesz, ktoś chce coś wywalczyć nie po to, żeby mm, coś mieć, tylko żeby kogoś zranić, że ktoś inny tak. nie będzie tego miał. No, to jest bardzo przykre. Ale też przyszła mi do głowy taka refleksja, która nawiązuje do tego, o czym mówiłyśmy na początku, że jak trochę za bardzo kalkulujemy albo czujemy, że tak sobie myślę, że my często kalkulujemy wtedy, kiedy wydaje nam się, że trochę jednak nadużywamy siebie i wtedy mhm. zaczynamy zastanawiać się, czy ja jestem ok w tej relacji, no bo ta osoba nie daje mi tego, czujemy się nie do końca w porządku, więc nie traktujemy tego jak płynnego przepływu, dawania sobie dobrych rzeczy, wspierania mhm. się, tylko sprawdzamy, bo nie jesteśmy do końca szczęśliwi, więc cokolwiek ta osoba zrobi, co nam się nie spodoba i jest pod ciągłym naszym jakimś takim nadzorem i myślę, że pokłosiem takich relacji, gdzie są niewyjaśnione te kwestie równości, wzajemnego mhm. wspierania się i dawania, jest potem to, że kiedy się rozstajemy, to mamy takie poczucie, nie jestem w straconej pozycji, tak? Jakby inwestowałam, inwestowałem w te relacje przez lata, mhm. nie czułem tej równości, nie czułam tej równości, więc teraz jakby trzeba to podliczyć, bo tak naprawdę powinniśmy byli o wiele wcześniej zastanowić się, Ale wiesz, czy to jest relacja, gdzie się Myślę, że może tak być. Wsparci? Myślę, że jak najbardziej może być tak, że, że ktoś jest stratny i nie wiem, finansowo i pod kątem jakichś zasobów, e, który poświęca. Przyszedł mi do głowy teraz serial, który oglądaliśmy już jakiś czas temu, e, Love Life na HBO. O, bardzo e, lubię ten serial. I tam była... Pierwszy sezon widziałam. E, tak, tak, ja też tego pierwszy. I tam była sytuacja, w której dziewczyna utrzymywała swojego partnera chyba tam rok. Partner e, był... Mm, był kucharzem, nie chciał podejąć nowej pracy, bo był bardzo zraniony tym, że jakby tam został wyrzucony z poprzedniej, jakoś tak chciał zawalczyć o jakieś odszkolowanie, to się nie udało i ta dziewczyna po roku uświadomiła sobie, że utrzymuje dorosłego faceta, który przez rok nic nie zrobił ze sobą, nie zrobił żadnego kroku, żeby podjąć jakiekolwiek działanie w zasadzie można powiedzieć, że był w jakiejś takiej depresji, tak? tak. W takim rozumieniu luźnym, że takiej bezczynności i braku motywacji. E, więc jak najbardziej, no tam na przykład powiedzmy, że powinna post zostać postawiona jakaś granica. Jaka. w sytuacji, I... gdyby brnęła w to przez kolejne lata, nie dziwne by było, że w obliczu rozstania stwierdziłaby, należy mi się to, to, to i to, bo jestem tak sfrustrowana tym, ile zainwestowałam mhm. w te relacje. No ale też obie strony są odpowiedzialne za to. Nie? Tak, tak, tak. No też to z jakiegoś powodu, powodu zorientowała się w tym czasie, a nie innym. Nie? Całe szczęście. Tak, Dla tej bohaterki. Go <laughs> tak, no słuchaj, ja wierzę, że my będziemy nadal interesować się psychologią, ale nie pozwolimy, żeby ta psychologia też rządziła nami na co dzień i żeby, mm. żeby ta wiedza książkowa była naszym jedynym wyznacznikiem, tylko tak jak jeżeli mogę to w jakikolwiek sposób podsumować, jednak będziemy wracać do tego, jak to ma się do naszego życia, jak to wpływa mhm. na nasze relacje i nie będziemy tak ślepo czy, czy bezrefleksyjnie po prostu realizować jakichś tam mhm. teorii czy koncepcji, czy powtarzać pewnych zdań, tylko sprawdzimy, czy co u nas mhm. działa czy jest mi lepiej, czy moje przyjaźnie są fajniejsze, czy moje relacje są dzięki temu lepsze, bo myślę, że też wiesz, nie ma co demonizować, bo uważam, że to jest przecież wspaniałe, tak? że mamy dostęp do tej wiedzy, tylko Jasne. jak sobie czerpiamy z odpowiednich źródeł i, i w momencie, kiedy rzeczywiście to pomaga nam Wzbogacać to życie, to chyba to, to jest najważniejsze, mm -hmm. bo też zaczęłaś od tego, że na koniec nie chodzi o relacje, bo to one są najważniejsze. Więc jeżeli one się wzmacniają dzięki temu, mm -hmm. co wprowadzamy do życia, to ekstra. A jeżeli to sprawia, że się separujemy od ludzi, coraz więcej osób, nie wiem, od nas się odsuwa, no to może to będzie nasza lampka. Tak. No, myślę, że relacja ze sobą i z innymi to jest taki faktycznie grunt stabilny, który powinniśmy mieć. Ale tak, jeszcze na koniec wpadła mi myśl, że tak, zbierając te nasze dyskusje, że w zasadzie to może być jakimś rozwiązaniem na to, że właśnie jak, jak czytasz, słuchasz jakichś książek, podcastów, jesteś tak w swojej perspektywie, to na przykład dla mnie naturalne jest było to, że na przykład na szkoleniu psychoterapeutycznym często mieliśmy warsztaty, w których też mogłam zobaczyć, skupić się na sobie, zastanowić na przykład nad jakimś aspektem właśnie mojego poczucia własnej wartości, czy moich granic, czy tam moich jakichś zasobów, albo moich właśnie ułomności. A później skonfrontować to z innym. Z osobami, które Okej, okay, też są taką grupą no, szkolących się tak. terapeutów, więc wiadomo, że specyficzna grupa, ale naprawdę każdy ma swoje problemy i każdy ma swoje trudności i zranienia. Więc takie skonfrontowanie się, że wow, jesteśmy niby na tej samej ścieżce zawodowej, tak? Mamy podobne wykształcenie, jesteśmy w po podobnej grupie wiekowej. A mamy podobną wiedzę, a możemy być w ogóle tak inni, tak po prostu skrajnie, mieć różne schematy. I to jest bardzo ciekawe, otwierające doświadczenie, też uczące nas właśnie takiego poszanowania dla drugiego człowieka. I ja to też obserwuję, prowadząc sama warsztaty, aczkolwiek nie mam często okazji tego robić i są to wtedy warsztaty w ogóle dla, też głównie dla kobiet, ale zdarzają się panowie, i, i tam. Te osoby się nie znają, ale też bardzo szybko wchodzą w jakąś taką interakcję i dzielą się. A ja mam tak, a ja w ogóle to rozumiem ten lęk tak, a ja w ogóle myślałam, że lęk to jest to, a ja to złoszczę się tak, a ja w ogóle Jezu, to ja myślałam, że to jest inaczej. I, i tam jest taka konfrontacja, że, że to wszystko, co, co, o czym mówisz, nie? Że, co my czytamy, czego się dowiadujemy. Każdy z nas w ogóle po tym inaczej rozumie, że jakby każdy to filtruje przez swój filtr, filtruje przez swój, jakiś tam, właśnie wewnętrzny schemat. I, I dopiero jak to skonfrontujesz z kimś, to nie muszą być warsztaty, ale możesz o tym porozmawiać właśnie z bliską osobą i jakoś tak się zagłębić w to, to, to dopiero się okazuje, że każdy w ogóle jest inny. I, I nawet jeśli edukujemy się w tym samym obszarze, czy jesteśmy w jakiejś tam podobnej grupie, to. Jesteśmy bardzo indywidualni. I to też jest na maksa uczące tej pokory, o tak, której tak, powiedziałaś, tak. i pokazuje, że to, że my tak uważamy, to, że my to tak interpretujemy, nie to ma nie żadnego przełożenia obiektywne. na to. Jak postrzega świat, jak odczuwa świat drugi człowiek. I uważam, że to jest właśnie z jednej strony ta pokora, ale też jest takie bardzo uwalniające. Bo gdyby mm. się okazało, że to my dokładnie mamy rozgminione to, jak należy się zachować, jak należy to odebrać, to no coś tu śmierdzi. Tak. To, było, to byłoby niebezpieczne i, i dla mnie jest to wspaniała informacja, więc może właśnie edukujmy się, dyskutujmy o tym. Ale I tak, przyznawajmy się do błędów Tak, Mówmy, i pozwalajmy innym na te czegoś. błędy. <laughs> tak. To działa w dwie strony i to jest świetne. Ania, strasznie ci dziękuję za tę rozmowę. Ja to było ogromne, dużo się dobrze rozmawiało. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.